oto dom. A co jest najlepszą wizytówką domu? Pokój gościnny? Sypialnia? A może nastrojowa świątynia dumania? Nic z tego. Czempionem jest to niepozorne miejsce, które dobitnie udowadnia, że w walce między sercem a mózgiem zwycięża w końcu żołądek. Nasz film jest dla tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o kuchni, bogactwach śląskiej sztuki kulinarnej oraz stylu życia i radach pewnej przebojowej kobiety, która spisała je w swoim kochbuchu. Podejrzane od kuchni. Narodziny gwiazdy. Na początek XX wieku przypada boom książek kucharskich. Gotowanie urasta do rangi sztuki, a kucharka staje się artystką. Książki kucharskie są stare jak świat i przygotowywano je na początku w postaci rękopisów. Miały taki charakter bardziej tajemniczy, można powiedzieć, były dla tych, którzy potrafili z nich skorzystać. Zresztą były zazdrośnie strzeżone. W ten nurt wpisuje się wprost idealnie Maria Wurst, nauczycielka gospodarstwa domowego z Opola i jej książka kucharska dla szkoły i domu. Ona była przedstawicielem takiego pokolenia, które już dzisiaj nie istnieje, a mianowicie gospodyń domowych, które były zmuszone do tego, żeby budować jadłospisy swoich rodzin z dnia na dzień. Nic nie wiemy o wyglądzie autorki najpoczytniejszej książki kucharskiej na Śląsku, choć z całą pewnością nosiła się szykownie. Pani ze zdjęcia najwyraźniej próbuje nas zdezorientować. Urocza, ale to nie ona. W czasach Marii Wurst bardzo popularne były fotografie, mimo że były wykonywane raz, dwa razy w życiu. No, zupełnie szokujące w naszych współczesnych czasach, kiedy każdy nasz krok jest fotografowany. Mamy tutaj fotografie w naszym wnętrzu z początku XX wieku i myślę, że te fotografie będą adekwatne do naszej bohaterki. Widać też stroje, jakie ubierały się kobiety w tym czasie. I po I wojnie światowej bardzo upowszechnił się strój w postaci spódnicy i bluzki. Widać wyraźnie tą kobiecą sylwetkę podkreśloną przez spódnicę zaznaczającą talię. Posiadaczki wcięcia w talii nie były w tamtym okresie rzadkim zjawiskiem, ale rzadko która pochwalić się mogła równym co Maria zacięciem. Maria Wurst napisała swoją książkę w 1911 roku, czyli przed I wojną światową. Widać też wyraźny wpływ wojny na takie życie codzienne. Kobiety zostawały w domu, prowadziły same gospodarstwa domowe, ale też musiały zarabiać. Mężczyźni na wojnie, kobiety same z dziećmi w domu. Na pewno nie był to przypadek naszej bohaterki, bo dzieci nie miała. Jej dzieckiem była nowoczesna, jak na owe czasy, książka kucharska. To jest kuchnia, która wywodziła się z tradycji arystokratyczno-szlacheckiej, bo na początku XIX wieku, kiedy mieszczanie w okresie Biedermajeru chcieli żyć tak jak szlachta, no to częścią tego ich sposobu życia był również nowy sposób jedzenia. Szukania potraw wykwintnych, robienia uroczystości rodzinnych w inny sposób niż to działo się na wsi. No i ona w tym pomaga. W archiwum akt dawnych w Opolu natrafiamy na dwa równoległe tropy. W księdze urodzeń z miasta Opola z 1888 roku odnotowano, że urodziła się dziewczynka Maria Zofia, córka Ottona Wursta i jego żony Agnes. Mamy jeszcze akta personalne radnego Wursta, który jednocześnie był fabrykantem cygar. Czytamy w nich, że miał dwie córki, obie były mężatkami. Zupełnie nieoczekiwanie pojawia się nowy trop, choć z pokrewnego cygarom obszaru używek. W aktach rejencji opolskiej w przydziałach służbowych dla nauczycieli znajdujemy akta dotyczące Marii Wurst.
Z nich wynika, że pracowała ona ostatnio w Załężu, a urodziła się 2 lutego 1875 roku w Ciężkowicach. O 13 lat starsza. Tak. Znajdujemy też testament w sądzie obwodowym w Opolu. Z tego dowiadujemy się, że zmarła 26 października 1941 roku w Opolu. Była ona córką Teodora Wurst, gorzelnika, i Antoni Wurst z domu Kny. I w swoim testamencie zapisuje wszystko, co posiada, swoim siostrom Annie i Gertrud oraz dzieciom zmarłego brata Feliksa Wurst. Rejencja opolska ma jej wypłacić jeszcze jakąś kwotę pieniążków za książkę kucharską, Kochbuch. Ciekawostką jest również, że dosłownie każdy kieliszek, każdy widelec, każda szklanka, jak również poduszki znajdujące się na sofie są zapisane każdej z osób dziedziczących. I tak na przykład dwie poduszki, które znajdują się na sofie, może sobie zabrać siostra Anna, dlatego że je sama uszyła. Jeżeli w testamencie zapisuje się komuś zmianę pościeli, no to dzisiaj no to przecież wszyscy by się śmiali w głos, no, że tam powiedzmy sobie babcia, dziadek czy jakaś ciocia, która coś takiego w testamencie zapisuje swojej siostrzenicy, córce, no to jest chyba niepełna rozumu. Dzisiaj się nie zapisuje takich rzeczy w testamencie. Wtedy ludzie nie gromadzili tylu rzeczy, co teraz. Z początkiem XX wieku na wyposażenie domu składały się rzeczy nieodzowne i oporne na zużycie, służąc latami. No tutaj taką podstawą w każdym porządnym domu był kredens i to zostało właściwie do lat 50., 60. XX wieku. Tutaj mamy przykład kredensu z początku XX wieku, przepiękne szybki z witrażykami, a na dodatek jeszcze różnego rodzaju urządzenia znowu produkcji fabrycznej już, czyli żelazko na węgle, czy taka łapka na muchy, czy mikser, a nawet niezwykle przydatny w każdym domu korkociąg. Podobna filozofia panowała w świecie kuchni i gospodarzenia jedzeniem. Jedzenie się nie marnowało. Ja zresztą pamiętam też właśnie z tych czasów lat 60., jak po mieście jeździły takie nieduże furmanki i ze stołówek, z jakiejś restauracji zbierały resztki dla świń. Jak się tak naprawdę dobrze zastanowić, to zmieniło się wszystko. Zasługą Marii Wurst było nie tylko spisanie przepisów w formie książki, ale również nauczanie prowadzenia domu. Tych dwóch dżentelmenów z pewnością pomyliło miejsce. Dziewczęta coraz częściej uczęszczały do szkół nie tylko podstawowych, powszechnych, ale też takich na przykład jak rolnicze dla dziewcząt wiejskich, w których uczyły się podstaw gospodarstwa domowego. Maria Wurst właśnie była nauczycielką w takiej szkole w Opolu i ona, pisząc swoje książki, miała też na myśli swoje uczennice. Czy adeptami sztuki kulinarnej Marii Wurst mogli być panowie? Chyba nie. Wojskowa garkuchnia, szczególnie ta wojenna, a najczęściej skojarzona z I wojną światową, była zupełnie inna. No, po pierwsze zbudowana po to, żeby masowo żywić żołnierzy. No i miała swoją specyfikę. To znaczy ta specyfika polegała na konieczności przygotowania potraw, które będzie można dostarczyć w dość specyficznych warunkach, jakie tworzyły warunki frontowe. Suszone warzywa, przekleństwo na froncie. Jak żołnierze słyszeli, że będzie z tego zupa, to od razu przestawali cokolwiek jeść, no chyba, że byli rzeczywiście wygłodniali, bo to podobno było straszne świństwo.
ta osławiona również kiełbasa z grochu. Kiełbasa z grochu nie należała do arsenału przepisów Marii, ale zupy z gatunku parzy brody i kozi brody jak najbardziej. My dzisiaj kojarzymy przede wszystkim kuchnię śląską z kuchnią chłopską, czyli plebejską. Stąd krupnioki, stąd sztamf kartofle, stąd tam jakiś no żur oczywiście, tak, którym się chwalimy. No i w niedzielę rolada z modrą kapustą i z nudlami jeszcze na pierwsze danie. To wszystko jest, ale to nie jest ta kuchnia, która była jedyną kuchnią na Śląsku. Bo mamy też mieszczan na Śląsku, a ponieważ oni w większości są Niemcami, więc ta kuchnia zaginęła. No, w przepisach pani Wurst przetrwała. I to jeszcze jak? Najlepszym dowodem jest ten obrazek z łamanym czerstwym chlebem, z którego za chwilę powstanie popisowy numer książki śląskiej. Moi drodzy, idziemy śladem przepisów Marii Wurst i dzisiaj przygotujemy zupę chlebową, do której przygotowania potrzebujemy chleb, jajko, masło, pieprz mielony, kminek mielony, rum, bardzo ważny składnik, mleko słodkie i wodę. I to jest praktycznie wszystko, co będziemy potrzebować, żeby przygotować wspaniałą zupę chlebową. Stawiamy garnek na ogień, wlewamy wodę, tu jest litr wody i wrzucamy nasz czerski chleb. Dosłownie w rękach wystarczy poszarpać, wrzucić. Musi namoknąć. Woda się musi zagotować. Zobaczcie, wystarczy tylko poszarpać czerski chleb. Bierzemy nasze mleko, do drugiego garnka wlewamy i grzejemy. Wystarczy je tylko zagrzać. Chleb ładnie pęcznieje. Prawie cały płyn wchłonął. Zobaczcie, zagotowało się. Wystarczy wyłączyć. Przerzucić na sito. Teraz musimy przeszyć. Wyciągnąć cały płyn z naszego chleba, który wciągnął. To jest nasza podstawa, nasz bulion. Stawiamy nasz garnek z powrotem na ogień. Wlewamy nasz bulion. Dodajemy ciepłego mleka. Super. Musimy zagotować. To już jest nasz bulion, już nasza baza. Teraz wystarczy tylko zagęścić i doprawić. Naszą zupę będziemy zagęszczać jajkiem. Zanim jajko trafia do zupy, masło i pieprz. Kawałek masła. Słuchajcie, zupa w 15 minut, coś fantastycznego. Teraz dodajemy pieprzu. Czekamy, aż się nasza zupa zagotuje. I teraz będzie najbardziej krytyczny moment w czasie przygotowania naszej zupy. Wbijanie jajka, żeby nam nie powstała jajecznica, ale żeby jajko zagęściło całą zupę. I tak najlepiej jest wbić jajko do miseczki. Mamy nasze jajko w miseczce. Teraz je najpierw przed wlaniem rozbełtamy. Mocny ogień, zupa się gotuje, zobaczcie. Mieszamy energicznie i powolutku wlewamy nasze jajko. Zupa prawie gotowa. Teraz zostają nam dwa najważniejsze składniki, czyli rum, coś co uwielbiamy. Żeby zapikantnić, dać ostrości, trochę smaku naszej zupie, dodajemy 3 łyżki rumu, szczypta kminku mielonego. Bez soli nie ma jedzenia. Świeżo mielona sól. Nie bójcie się o zawartość alkoholu w zupie, bo ona odparowała. Tutaj zupa się gotowała, rum daliśmy, alkohol odparował, został nam tylko posmak. To jest niemożliwe, jak z chleba, wody, mleka i paru przypraw można przygotować fantastyczną zupę. Nalewamy na talerze. Obiad gotowy. Słuchajcie, ja do zupy jeszcze ośmielę się dodać naszego chleba z moczenia. O, i nasza zupa
chlebowa według przepisu Marii Wurst gotowa do serwowania.